witam Was tutaj, cześć, czym zasz. I zapraszam Was już na 11 odcinek z Mniejsza z tym. Może dawno nie było odcinka ogólnie z Warszawy, ale Mniejsza z tym oczywiście musi być. I zaczynamy od metra. A mianowicie, mamy już nazwę pociągu. Było parę nazw, łącznie spłynęło prawie 8 tysięcy głosów, a dokładnie 7698. Najwięcej zdobyło 2038 głosów, co daje 26,5% całości. I wygrała nazwa autorki Warszawia. W sensie, nazwa Warszawia wygrała, autorka już dostała swoje nagrody i w ogóle będzie się przejeździć pierwszym pociągiem i tak dalej. Ja powiem, nie będę komentować tego, że wygrała. Dobra jest nazwa, powiem to tak. Ale to nie jest taka... Nie będziemy wiedzieć, że to jest czeski pociąg. Z tego nie wywnioskujemy niestety. Trochę szkoda, ale niech będzie. Idziemy dalej, a mianowicie jak tam nasze postępy na TBM-ach. No i tak, na odcinku Brudnowskim Maria już daleko jest, już właściwie 2/3 to ponad jest już trasy z Kondratowicza do Zacisza, bo wydążyła 1820 metrów i jest właściwie już na ostatniej prostej do Zacisza. Anna ma pracę serwisową na Kondratowicza, Elżbieta tak samo, z tym, że na Powstańcu Śląskich, bo jesteśmy już na odcinku zachodnim, i Krystyna wydążyła z kolei 284 metry i to jej daje tak z 1/5 trasy do Urychowa, jakoś tak mniej więcej bym powiedział. Dalej dochodzimy do ulubionego punktu tego programu, czyli awarie wind na stacjach metra. No i jak widzicie, właściwie ja widzę, stacje nie działają, a właściwie windy nie działają na stacjach. Zasławicka, południowy zachód, poziom minus 1,0. Centrum, Wilodnowa, winda, południowy wschód, na peron, 0, minus 3. Czyli cały czas na centrum nie działa. No i te dwa były cały czas zamknięte, czyli Wilanowska, południowy wschód, 0, minus 1 i Politechnika, winda, południowy wschód, poziom 0, minus 1. To na przykład na Wilanowskiej Politechnice cały czas tak to wygląda. W ogóle gdybyście słyszeli taki inny głos, nie mój niż zazwyczaj, to dlatego, że zapomniałem mikrofonu i po prostu z dyktafonu nagrywam wbudowanymi mikrofonami, ale nie jest źle, więc chyba tak będę to robić. Dalej, mobilny pop. No i tak, 11 września to będzie jego pierwszy punkt, z czego 11 już minął, więc przejdźmy od razu do 14 września, czyli w poniedziałek, będzie się znajdować pod liceami, dalej na ulicy Grudzieckiej 93 i na ulicy Chorzej 88. I będzie działać od 7.30 do 15.30 w tej pierwszej lokalizacji, a w drugiej od 8.30 do 15.00. No, bardzo ładnie. Cieszymy się oczywiście. Obydwa to są licea. No i będzie się powoli przesuwać dalej. Tu macie do spiska, gdzie on będzie w najbliższych dniach. Tutaj przechodzimy do ZTM-u. ZTM się chwali tym, że metro idzie dalej z budową. No oczywiście tracze TBM i tak dalej, to wszystko faktycznie idzie do przodu, ale o tym jest osobna seria, więc nie będę się tutaj rozczulać. Przejdźmy bardziej na wycieczkę z WTP, czyli druga informacja z ZTM-u. To jest coś, co jest ciekawe faktycznie, a mianowicie jak daleko warszawski transport publiczny dojeżdża od centrum Warszawy. No i możemy tutaj dowiedzieć się, że możemy pojechać do Campinosu, bo 40 km od centrum Warszawy dojeżdża linia L29 do Muzeum Campinoskiego Parku Narodowego. Dalej mamy też 40 km na wschód od Warszawy do Rzekaty, dojeżdżają autobus linii 702-720. Mamy też z kolei tutaj inne autobusy, tym razem L11 i L41. Tutaj jadą do Komornicy, 36 km, Nowych Załubinic 38 km i tak dalej. To na północy, a na południu no to trochę jest krótsza odcinka, właściwie trochę krótszy odcinek, no tam dosyć już dużo jest autobusów, tutaj się jeżdżą, a mianowicie dojeżdżają do Góry Karwatii, L30 i tak dalej.
No, także możecie podróżować komunikacją warszawską daleko. Dajemy informacje od tramwajów warszawskich, iż wspierają tutaj naszych przedsiębiorców i mają reklamy w ZTM-ie, a właściwie u nich w tramwaju warszawskich za jedną złotówkę dziennie. Tam oczywiście są dokładne informacje co i jak, gdzie i kiedy i w ogóle. Materiały można dostać do 30 listopada, dopiero tylko. No, ale jest to ciekawe, może taki awizynosz tam by się pojawił. Nie, awizynosz to jest non-profit. To nie działa. No i dochodzimy do WTP aktualności. Najważniejszą zmianą, jaką mamy, to jest linia L28. Oczywiście żartuję, ale tak czy siak, zaczynamy od L28, który ma tam trochę pozmieniają trasę w różnych rejonach. Projektowa 02, i tutaj będzie zmieniać. Trochę jedzie inną drogą, bo jedzie Puławską. Uruchamia się nowy już właśnie przystanek projektowa 01. Projektowana 01. Dobra, znowu się przekręciłem. I przystanek projektowana 02 zmienia się z warunkowego na tylko dla wysiadających. I likwidacja jest w przystanku Baniocha 01 i Szkolna 01. Z czego Szkolna to jest przystanek, który się znajduje naprawdę w różnych gminach. I to na przestrzeni całej aglomeracji warszawskiej. Uruchomienie przystanku Baltyki 02 na trasie linii 164 jest zlokalizowane przy ulicy Brustowej przed skrzyżowaniem z ulicą Metryczną. Będzie jako warunkowy. Tutaj ZTM nam, właściwie WTP, przypomina, że WLT, czyli Warszawskie Linie Turystyczne, kursują cały czas we wrześniu. Do końca września możemy się przyjechać linią T36 lub autobusem zabudkowym linii 100. Kolejną informacją jest tutaj zgromadzenia i przejścia publiczne 14 września, czyli w poniedziałek, w godzinach 10-12 będzie pole przejść na Placu na Rozdrożu, a następnie Alejami Ujazdowskimi, przy gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tak dalej. Zmiany ulegają linie E2, 116, 166, 180, 195, 222 i 503. W skrócie, jeżeli możecie, w tych godzinach nie skorzystacie z komunikacji miejskiej w tym rejonie, jeżeli chodzi o to autobusy. I tak to wygląda. Dalej przypominam, że cały czas trwają prace tramwajowe na Młocinach. Nie wiem, czy kiedy wy to oglądacie. Mam nadzieję, że w miarę szybko udało mi się to zrobić. Natomiast tam są drobne zmiany też na rondzie dla samochodów, ale spokojnie tam cały przejazd jest zrobiony i się wszędzie przejeżdża. Więc właściwie nawet co do samochodów nie będę zmieniać, a te tramwaje jeżdżą tak, jak jeździły tydzień temu. Czyli szóstka kierunek zajezdnia Żoliborz, dziesiątka kierunek Piaski, 33 Kielecka Nowe Bymowo, Z2 metro Młociny Nowodwory, Z33 metro Młociny Park Olszyna. No i tam się też zmieniły lokalizacje przystanków dla autobusu 203 i 511. To takie drobne, bym powiedział, że zmiany. A, no i 17 dojeżdża w co drugim właściwie kursie. W sensie wszystkie skrócone kursy teraz jadą na Nowodwory, a nie skrócone jadą na Tarchomin Kościelny. I dwójka zlikwidowana, i trzynastka. No i dochodzimy do ZDM-u. Ale zanim ZDM, to mamy nową aleję, taką piękną stonę. Będziemy teraz w każdym odcinku przypominać Wam o tym, że jest przebudowana aleja Jana Pawła II i jak wygląda postęp prac. Postęp prac jest aktualnie na poziomie 45%, czy tak nam tutaj przynajmniej pokazują na dzień aktualny, czyli sobotę, bo w sobotę nagrywam ten odcinek, późno wieczorem. No i właściwie idziemy cały czas do przodu, a więcej informacji mamy już tutaj na stronie naszego ukochanego ZDM-u, a mianowicie pojawiły się już ścieżki rowerowe. No i tu możemy się dowiedzieć, że powoli już faktycznie się pojawia asfalt na ścieżkach rowerowych, tych przyszłych, potwierdzam, widziałem je. I na rondzie 40-latka powoli, i to powoli, zaczynają być zmieniane tutaj nasze nowe sygnalizatory na przejścia dla pieszych, które się tutaj pojawią w przyszłości, więc powoli tam już idziemy do przodu. Przy okazji część tam ścieżek rowerowych już się pozmieniała na rondzie ONZ i trochę tam się już pozmieniało, tak bym to powiedział właściwie. Idziemy dalej, z serii usuwamy nielegalne reklamy. Muszę tego jakieś ładne intro dorobić. No to tutaj ZDM się chwali, iż znowu trochę tych reklam nieładnych pousuwali. Było to łącznie 112 skontrolowanych ulic, blisko 70 obiektów
zlikwidowanych, no i cieszymy się tutaj oczywiście z DM-em. Jakieś różne syfy, pojazdy i ten target, których tutaj nie powinno być przecież. To szerzona strefa na Woli Bradze już jest około, no paru dni, bym powiedział, tutaj oni codziennie pokazują, ile osób dzięki temu już kupiło abonamenty, no i tutaj twierdzą, iż dzięki temu, że właśnie to zrobili, to do piątku do godziny 14 wydali 6826 abonamentów dla mieszkańców obu dzielnic, czyli Pragi i Woli. Także no, całkiem nieźle. Idzie im to do przodu, a zyski i pieniążki się pojawiają. Zielony Narodowy, czyli nowe ulice i zmiany na ulicy Sokolej przy stadionie i przystanku kolejowym. A, bo tam faktycznie nie było żadnej tam była taka wielka zebra i chodniki. Teraz w przyszłości tam mają pojawić się chodniki, trawniki i różne tego typu rzeczy. Parkingi jakieś normalne, a nie w błocie się wjeżdża i w ogóle. To się będzie teraz zmieniać zgodnie z tutaj budżetem obywatelskim i tak dalej. Różne rejony się to pozmieniają. Tu nawet mamy dokładnie projekt, jak to wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Nacieszymy się. Będzie to można... Będzie to szło do przodu, ale spokojnie. Spokojnie, to nie jest tak, że szybko się to pojawi. Będziemy z tym szli do przodu. W Warszawie mniej betonu, więcej zieleni, Saska ludna, stalowa i więcej. Ulic się zmieniają, tak samo jak przy stadionie. Po prostu są nowe chodniki i zielone. Naprawdę powiem wam szczerze, że odkąd zacząłem robić tą serię, to zobaczyłem, jak dużo się dzieje w Warszawie. Jak dużo się faktycznie zmienia na zielone rzeczy i w ogóle. To jest naprawdę... Tylko cieszy się. Tylko cieszy się, że taka mamy stolicę, którą się tutaj zbuduje. No i dochodzimy do UM-u, który twierdzi, iż zgodnie z ich procedurami przez ich ścieki ryby nie giną. No i tutaj twierdzą, że MPWiK zleciło test wody... Ojejku, no ja mam skurcz. No i sprawdzili próbki ryb, które tam faktycznie umarły i one nie zginęły w związku z ich ściekami. Ale co do całego tutaj mostu pontonowego, bo tam nadaliśmy dronem i w ogóle o tym, tak jak mówiłem, pojawi się specjalny odcinek. Ja go cały czas odkładam, ale po prostu czekałem, aż się pojawi cały most, żeby wam go pokazać, jak był składany, jak go nie było, jakim uciekały niektóre części mostu. Tak, mamy to nagrane. Także trochę się działo. Będzie tego, ten odcinek powinien się pojawić w tym tygodniu. Mam nadzieję. No i tutaj kolejna informacja, iż UM nie zgadza się na zablokowanie Ursynowa. No i tutaj twierdzą, iż tutaj wykonawca naszego ukochanego POW-u chce zablokować tam Ursynów. To będą jakieś tam różne objazdy i przejazdy, no bo wiadomo, tunel się opóźnia, ogólnie cała ta obwodnica ma dosyć duże już opóźnienia, a oni szukają jak najszybszych cięć tych czasów, żeby jakoś to zaczęło już działać i w ogóle. No i proponowali tu jakieś objazdy przez Ursynów, jakiś ruch tranzytowy, ale miasto mówi nie i Ursynów ma być odciążone i nie wolno go też zablokować, żeby nie było z niego wyjazdu. Więc póki co, póki jest miasto, no na razie nie pozwolą na żadne tego typu zmiany organizacji ruchu, aby zablokować Ursynów. I ostatnia informacja to jest zbiórka orzechów i żołędzi dla warszawskiego zoo. Tutaj wiemy, iż jest zbierane aktualnie i żołędzie 3000 kg, 400 kg orzechów włoskich, 200 kg orzechów laskowych, ale o co chodzi? To jest taka akcja charytatywna, gdzie zbadają przysmaki tej naszych podopiecznych zoo warszawskiego, żeby mogli sobie po prostu pojeść. I to jest po prostu można przenosić codziennie w godzinach otwarcia ogrodu zoologicznego do ochroniarzy przy wejściach, aby im dać trochę tych przysmaków. Także tak to wygląda. Głównie tutaj jakby ktoś się zastanawiał, dla kogo tutaj to jest. No to orzechy są dla papug i małp i szczególnie dla pawianów. No i wiadomo, oni lubią, a żołędzie lubią jeść wszystkie zwierzęta kopytne. To będzie zabawa. A oni na pewno będą zadowoleni. To byłby na tyle dzisiejszego odcinka. Dzisiaj trochę wyszedł krótszy i jestem z tego zadowolony w 100%. Jeżeli ci się komuś podobało, zostawcie w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie, subskrybuj ten dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, kiedy się pojawi nowy odcinek Cities, bo mam 6 godzin do zmontowania materiału, więc trochę dużo. Więc najprawdopodobniej
zapraszamy do Meta. Będzie najszybciej. Cześć!